Dzień dobry, dzień dobry, witam was serdecznie, z tej strony, witajcie na moim kanale, witajcie na Twitchu, na YouTubie, na streamie, gdziekolwiek jesteście. Witajcie w Wielką Sobotę i zapraszam was do oglądania tegoś spotkania, a spotkanie jest pomiędzy Soulem a Meomajką. Polska kontra Wietnam. Na dzień dobry. Czy będzie dzisiaj Nation Wars? Możecie zapytać. Będzie. Nation Wars będzie o godzinie 17. O 17 będzie Nation Wars i dzisiaj to jest jedna sytuacja, żeby Korwin wygrał, czyli żeby Korea wygrała z całą resztą, inaczej nie ma szans. Mam nadzieję, że dźwięki, wszystko jest w miarę dobrze ustawione, raczej nic nie zmieniałem z tego co pamiętam. Proszę Państwa, lecimy na nowym komputerze, jak widzicie mam 150 fps w tym momencie, 140, a wszystko to jest ustawione na ultra. Ależ będzie piękna jakość dzisiaj. Ależ będzie dzisiaj piękna jakość, dokładnie i 7K8700K, 16 giga RAM-u, 3000 Hz, 3000 MHz, jakoś tak, to było. I coś jeszcze chciałem powiedzieć na temat tego kompa, płyta główna, jakaś tam stara, czy... widzieliście? Są urodziny StarCrafta i za każdym razem jak ginie jednostka, to konfetti się pojawia, o to będzie dobre. Oj, to będzie dobre. Jesteśmy w OSC Masters. Jest to imp... już w finałach OSC Masters. Moi mili państwo. Naprawdę, za każdym razem jak jednostki będą ginęły, to będzie ten dźwięk. O Jezus Maria, to będzie dobre. 20 lat StarCrafta 2, proszę państwa. 20 lat już StarCrafta, nie dwójki. Ogólnie. Podział nagród w OSC Masters. Pierwsze miejsce 400 dolarów, drugie miejsce 200 dolarów, miejsce trzecie 100 dolarów, miejsce czwarte 50, miejsce 5, 8, 25 dolarów, łącznie 1000 dolarów w puli i powiem szczerze, że to jest bardzo przyjemne. Ja będę starał się tą imprezę, bo ona jest dwa razy w miesiącu, trwa tydzień, będę starał się ją pokazywać. Będę starał się ją pokazywać tutaj, żeby było przyjemnie. Do tego wszystkiego osoby na streamie mogą dorzucić się do puli nagród jednym dolarem, tak naprawdę nie robiąc nic wielkiego, nic ich to nie będzie kosztowało. Zaraz zarzucę nawet taki słodki link do tego, co trzeba zrobić. Uwaga, pierwszy Reaper na razie jest bardzo upierdliwy u Polaka. Próbuję coś zrobić, o Jezus Mary, ale to będzie upierdliwe. Jak to będzie wszystko tak wybuchało? Prośba o pauzę. Aha, i dodajemy kod MS. Może później to podam kod MS, kodem MC110. Zwiększamy pulę nagród. Właśnie, tak to wygląda tutaj. Więc powiedziałbym, że nie najgorzej to w sumie wygląda. Jeszcze crowdfund prize pool tu jest. To trzeba zebrać to. Aha. Trzeba zebrać tego równo 1000. To jest ciekawe. Prośba o pauzę. Więc my poczekamy. Ja też odpalę pauzę w nagrywaniu. Czy obraz z gry nie jest troszeczkę za ciemny? Chyba nie jest. No i dobra, wróciliśmy. Mam wrażenie... Brawa są na dodatek! Nie, przesłodkę to jest. Jeszcze jak te brawa biją, to jest po prostu przesłodkę. No cóż, ludzie będą krzyczeć, płakać, wrzeszczeć, że im się to nie podoba, ale jednak to jest grane. W międzyczasie linki wpadają sobie grzecznie do bazy, no i... Oj, nie, nie, no nie będę mógł przestać się śmiać. W takim wypadku, jak to będzie ginęło wszystko. Aż ataku sobie dostałem z tego wszystkiego. Dobra, jest Bungie, bo jest bardzo dobrze. Chodź tutaj jak należy i... No ale linki, linki. Linki są problem, czy nie są? Na razie dwie zostały zabite, więc jeszcze nie tak bardzo. Jezu, jak to wygląda. Raczej nie tyle wygląda, co jak to śmiesznie brzmi. O tak. Dobrze, dorzućmy tego wszystkiego sobie Steama, z tego co widzę. Jest tutaj ładnie, pięknie tworzony Steam Pack. No, Soul Troll, parę SFA-ek stać, ale nic wielkiego. 3 SFA-ki, 1 Reaper, 1 Marines za 20 linków przeciwnika, więc tutaj w miarę fajnie dla polskiego gracza. Przynajmniej na ten moment. Znowu linki próbują się wbić, nie ma takiej opcji. Próba zagryzienia ekspansji. To się jednak nie uda. W międzyczasie Polak, zobaczymy, 4 Helionami będzie chciał tutaj gdzieś wjechać. Niestety jednego Heliona stracił. Kolejne za chwilę popadają też. Popatrzmy, jak te dronki wyglądają.
No, trwa trochę pieczenie, tego podwójne Banshee, jest oczywiście sport z tyłu, ale teraz gdyby udało się przynajmniej jednego Queena zabić, to był duży plus. A tutaj Polak musi uważać, że Wall jest naprawiany. No i co te Banshee zrobiło? Jednego Queena zabiło, jednego Queena tylko i wyłącznie. Wjazd na dół trochę się nie udało, tutaj też jest spory tekst. Przepraszam, po prostu wygląda przez słodko. Halo, halo, orbital płonie, panie kolego, co tu się dzieje z tym płonącym orbitalem? Czemu nikt go nie naprawiał, przynajmniej przez tą chwilę? Dobrze, już się ogarnęli, już zaczęli go naprawiać. Po prostu chiński nowy rok. Maru wygrał z Assassem 4-2, no właśnie tak nie wiedziałem. Głupio mi było... dobra, kolejne kminy pada. Nie, to jest przez słodkie. 20 lat StarCrafta. Dobra. Plus 1 do ataku, plus 1 do obrony. Okej. Okay. Polakowi na razie dosyć dobrze. Mo Majka jest graczem z Wietnamu. Jakby ktoś tutaj jeszcze tego nie wiedział, no to w tym momencie już się dowiedział. Mamy 4 Polaków w turnieju, jeśli się nie mylę. Mana, Nercio. Nie, tak, Mana, Nercio. To jest 5 będzie. Mana, Nercio, Guru. Teraz poczekajcie, zobaczymy jak teraz dalej wygląda. Romson, Guru, Soul to jest 3, Nercio, Mana. Tak, czyli 5 graczy łącznie z Polski, jest bardzo fajnie to wygląda. Na 12 graczy, którzy tutaj biorą udział w tym wszystkim. Brawa, brawa, jak linki padają. Wszyscy się cieszą z tego powodu, skan poleciał. Nawet jak kryptomery są niszczone, to słodko to wszystko wybucha. No i teraz, tak, Polak tu musi uważać, że tego Syszczanka nie stracić. Nie, nie musi się tym zaraz zmartwić. Chociaż tej linki bardzo ładnie od tyłu wpadają pod Syszczanka, ten będzie za sekundę zagryziony, czy nie? Ach, przeżył, pięknie, konfetki poleciało z każdej strony, ale to było przetrzymał, więc nie ma co się martwić. Overlordy aktualnie padają, świętujemy tutaj pierwszą wygraną ze strony Polaka, jeśli się nie mylę. No, raczej tego nie widzę, żeby było inaczej. GG 1-0 dla Soula. Mapa numer 2 przed nami, po lewej stronie jest Soul. To jest BO3 czy BO5? Cholera jasna, zapomniałem się spytać. W każdym razie Soul prowadzi 1-0. Po drugiej stronie jest Meo Majka, grać z Wietnamu, więc trzymam kciuki tutaj za polskiego gracza. Nerch jest w turnieju, fajnie. Guru podobno zaginął. Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, Guru nie ma. Grotron raczej nie ogląda. Nie no, będę się za każdym razem zatrzymał i się śmiał z tego. Kto jest jeszcze z takich graczy, co ciekawszy, kogo możemy ogarnąć? Jest Bly, jest Nice, jest B, jest Starkiller, Maxine, Uthermal. To może być dosyć wszystko ciekawe. Turniej powinien zakończyć się w dniu dzisiejszym, jeśli się nie mylę. Reszta gier ma być rozegrana. Tak przynajmniej mi się... Dobrze mówię? Dzisiaj będzie wszystko już rozegrane? Tak mi się przynajmniej wydaje. Co on się tak pozbywa tych larw co chwilę? Ja się zastanawiam. Bez znaczenia. I jeszcze raz przypomnę osoby, które są aktualnie na streamie. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o turnieje organizowane przez OSC Masters, można dorzucać się do puli nagród. Przyjdźcie sobie na czacie wykrzyknik daj i zobaczcie, co się dzieje. Można z kodem MC110, można się dorzucić do puli. Mam aktualnie $416 za darmo. Wy nic nie płacicie, piszecie tylko wykrzyknik MC110 i dorzucacie się do puli. Więc zapraszamy, to was nic nie kosztuje. Bo tutaj widzicie, ludzie korzystali z tego kodu cały czas. Więc go, piszemy też Poland, go, hashtag go Poland i tak dalej, lecimy. A my wracamy już oczywiście do gry. OSC Soul, przy okazji sobie sponsorowany przez OSC, więc o tym bardziej przydałoby się, OSC Elite przydałoby się wspierać te turnieje. Ja ogólnie będę to starał się komentować przez... Przez dłuższy okres czasu, tak się wyrażę. No już porozmawiałem z organizatorami, to jest 2 razy w miesiącu. No, czyli prawie 2 tygodnie to trwa. Dobrze. Oczywiście jest Wielka Sobota. Nie, to się pytałem, kiedy się idzie z koszyczkiem. Ja już swoje kotki wysłałem na to. Trójka roachy ze strony Meo Majki, więc ktoś tutaj będzie szukał się z puszem roachowym. Kitki poszły, niestety jak się okazało... A, czyli jak wszystko wyskakuje z jajek, to strzela, to jest best of 5. Od czego się Makashima? Kashim najlepszy admin. Czyli jak jednostki wyskakują z tego, to te... Ej, to fajnie w sumie jest. Zerk cały czas fajerwerki strzela. Dobrze, zerknijmy. Trójka Ravager się zbliża. Czy Polak jest na to gotowy? Czy Polak to zeskautował? Więc Polak tego nie zeskautował.
pierwszy Helion w drodze. Do tego wszystkiego przydałoby się, no, Cyklony byłyby lepszym pomysłem, ale trójka Ravagers to nie jest tak dużo, to nie jest oddział, który ma wygrać jak... Oj, szkoda tego Reapera. To nie jest oddział, który powinien wygrać, to jest oddział, który powinien być mega upierdliwy. Dobrze, że Cyklon się pojawia, to mnie cieszy. Starport widzimy grzecznie, pięknie dostawione. Przydałoby się mieć Banshee, no ale na razie będzie bez Banshee, może jakiegoś Liberatora gdzieś tutaj rozstawić. No i teraz jest problem, bo zobaczcie, jak atakowany jest, nie wiem, tak, reaktor był atakowany, do tego wszystkiego, nie wiem, czy nie byłoby lepiej od razu Supply Depot niszczyć, a nie Raxy. Jeden Ravager zabity, za chwileczkę drugi będzie zamordowany, no i po cholerę on się tak tam władował do środka. Chyba gorzej tego zagra. Już nie mógł. Naprawdę gorzej to nie mogło być rozgrane i pojawił się Cyklon. Trzeba było stać. Miał Overlorda, mógł atakować czy to reaktor, czy to zniszczyć Supply Depot. Nie zrobił nic z tego. Dlaczego? Dlaczego nic nie zrobiłeś? Ajajaj. No nic. No nic tutaj. No dobrze. Jest upgrade'ik u Soul'a, jest Cloak dorzucony, więc bardzo ładnie. Nie, początek jest bardzo fajny. Tutaj dla Polaka, mega mi się podoba. Dobra, 14 lingów jest w drodze. No, ktoś tu będzie chciał być albo agresywny, albo nie chciał się bardzo bronić. 33 harwestery, no! Chyba w tym wypadku trzeba będzie się troszeczkę pobronić. Żegnamy Overlorda, słodki był, konfetti rzuca z nieba, no ale już mu się padło. Dobra, pełny medivac, prawie pełny, jedno wolne miejsce, no ale to wiecie, na święta się stawia wolne miejsce w medivacu, mimo że nie te święta i całkowicie nie ma to sensu, co teraz powiedziałem, ale jednak jest. I dwa cyklony, wszystko po to, to raczej nie będzie jakiegoś ukrytego dropa z przodu wyrzuci i będzie po prostu walczył z dwoma cyklonami. Nie ma oczywiście Steam, ale atak jest aktualnie bezsteamowy, bez problemu będzie można zniszczyć. Znowu konfetti poleciało, jak się te overlordy cieszą, że są wyzwalane przez Terana. Przy czym dosyć dużo tego wszystkiego jest i tak się zastanawiam, czy no, nie udało się. Konfetti, boże, to konfetti jest piękne. Konfetti jest przepiękne, dobra, uwaga, dochodzi do starcia kolejnego, przydałoby się rzucić gdzieś troszeczkę niżej, już przerzuca, obek mocno obrywa, po lewej stronie, z tyłu, znaczy u góry, mamy wbieg, z tyłu, znaczy u góry, po lewej, tak, mamy wbijanie się do bazy, Sichang przydałoby się rozstawić, ważne, by SCV-ka przeżyła, w tym momencie, bo jeżeli SCV-ka nie przeżyje, to będzie Command Center, aj, Polak musiał się go pozbyć, trochę go to zabolało. No i niestety jest problem taki, że Lingi znowu próbują się wbić. Mało trochę jest tej armii. Szkoda, że ten SCV jest... Uuu, stracił! Friend Fire poleciał. Chciałem zobaczyć, że Friend Fire poleciał. Przy okazji mówię, przyjacielski, ogień, ostrzał przyjacielski wcale nie jest przyjacielski. Trzecia baza już jest stawiana. I tej Lingi się zablokowało, Lingi się zablokowało, Lingi się zablokowały! Okej, wybronił. 22 jednostki zabite przez Soul'a. Przy okazji chciałbym dodać do tego... Chciałem dodać do tego, że zniszczył też jakiegoś orbitala jednego. Tak mi się przynajmniej wydaje, że to po orbitalu było. Jest ten dropik do maina. Queen aktualnie jeszcze walczą z Marinesami. Steama tej oczywiście nie ma jeszcze, bo ciut za wcześnie. Trzecia baza jest stawiana. Na razie zajmuje się Echo, przynajmniej próbuje zająć się Echo. Queen zabity. No jest to upierdliwe. Hurra! Wyzwoleni! Trwa wyzwalanie Zerga z opresji. No niestety medivac będzie zniszczony. Panie, im większa jednostka, tym większe konfetti tutaj leci. W międzyczasie wjazd podwójnego Banshee. Zbora nie ma, mam za to Overseera, są dwa Queeny, ale to może być troszeczkę za mało, żeby tutaj powstrzymać tą całkowitą agresję, która cały czas leci. No. Ładnie, pięknie, GG, 2 do 0 dla Soul'a, 2 do 0 dla Polaka. Każdy lubi koty, bo koty mają mięciutkie mięsko. Bo leżą cały dzień. Proszę Państwa, lecimy z tą grą. U dołu w kolorze czerwonym jest Soul, u góry w kolorze niebieskim jest Meomajka. Mamy 3 do 0 dla polskiego... 2 do 0 dla polskiego gracza. Przepraszam, że oczyma wyobraźni widziałem, że jest 3 do 0. A o tym, co już mówiłem wcześniej, nie wszyscy na streamie może tym widzieli. Proszę Państwa, coś Wam fajnego pokażę. Otóż mamy 100 parę... FPS-ów, a wiecie, co jest najfajniejsze w tym wszystkim? Że gra jest ustawiona na Extreme, na Ultra. Zainwestowałem w nowego kompa, dobrze słyszycie, i7-8700K, 16 GB RAM-u, dosyć szybkiego, naszego polskiego good RAM-u, bo taki najlepszy oczywiście. Nie widzę osobiście zbyt często różnicy w jakości RAM-ów. Wszyscy dają dożywotnią gwarancję.
I ładnie to wygląda. Okej. Więc ładnie to wygląda, bardzo mnie to cieszy. Jakby ktoś nie zauważył, mało Majka doszedł do wniosku, że przejmie sobie tej Golda. My sobie gadu o głupotach, a jest przyjęta złota ekspansja przez wietnamskiego gracza. Gram na serwerze amerykańskim. Okej, okay, USA, ponieważ no, Wietnam kontra Polska, no to na serwerze amerykańskim to ma całkowity sens, prawda? Następna gra, jak tutaj patrzę, co jeszcze jest grane? Romson Guru chyba, Nice B, Starkiller Max Seed. Ja mam nadzieję, że oni grają to wszystko, a nie po kolei będziemy wszystkie gry lecieli. Bo jeżeli tak, to ja dzisiaj umrę z takiej ilości spotkań. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, tak, 12 spotkań. 12 best of five dziś. To mogłoby być ciut za dużo. Za chwilę pewnie się dowiemy, jeżeli chodzi o od Kashima, czy wszystkie gry są na raz grane, czy po kolei, czy jak to jest rozgrywane, czy mecze są po kolei. Ale wydaje mi się, że wszystko na raz poleciało. Przynajmniej w tej pierwszej serii. Dobra, speed na lingach już się tworzy, więc fajnie. Co tutaj jeszcze jest? Co my tutaj mamy? Dobrego, co? Ostrożnie, aktualnie tutaj mała zabawa z Lingusia z Reaperami. Próba wjazdu gdzieś tam na tył. Aha. Kill him. No i zabił. No i zabił niestety, ale Polak domyślił się, że coś jest jak najbardziej nie tak, zeskautował. Pewnie wie, że jest goldzik, dostawił sobie bardzo szybko bunkier na wszelki wypadek. Jest Lair i tak się zastanawiam, o co chodzi z tym Lair, co będzie chciał kombinować, co będzie chciał robić dzisiaj. To jest przesłodkie. Jaki jest plan, jaki jest tak zwany master plan działania Zerga? Gdyby miał grać Roach'e, no to już Roach Warren oczywiście by się pojawiło. Na razie bez Roach Warrenowo. No. Starport u Polaka, Banshee. Banshee zawsze dobrze wygląda. Co jakiś Nidus Network, ale to byłoby z lekka... No nie wiem, czy Nidus Network miałby tutaj sens. Dużo gazu natomiast jest. Co ty kombinujesz? Co ty odstawiasz? Co ty chcesz zrobić? Hydralisk Den. Żywią i bronią. Emporo Ormoni. Okej, zobaczmy. Stary samochodzik tutaj rozwalony. Graliście w taką... Kiedyś była taka gra na PC-ty Tax Quarantine, gdzie jeździło się taksówką po takim mieście z kwarantanna zawsze tam była. Dobra. Dorzućmy do tego wszystkiego sobie speed na hydralach. Polak raczej tego się nie spodziewa. To nie jest coś, co na co dzień widujemy, więc tak. Nie czeka Polak, aż przeciwnik go zaatakuje, sam atakuje. Dobra, Marynce aktualnie są zrzucane. Czas na kelbaciątka. Aha. Ostrożnie z tym. Owek za chwilę będzie zabity. Pięknie, zamknięte przejście. Bardzo ważne, że jest Hellbat. W takim wypadku. No tak, hydry z przodu. Trochę zabawnie to wygląda, ale gdyby tych hydry było ciut więcej, gdyby Lingi, które zaatakowały właśnie ekspansję, były tutaj, udałoby się to bez większych problemów wybronić. Tak w sumie jest wybronione, ale udałoby się to wybronić bez większych strat, tak bym powiedział. Więc trochę, no fajnie, próbował robić runbuy, ale to nie wyszło. Ale to do końca nie wyszło. Już się dowiedzieliśmy, że playoffy są dwudniowe. To jest pewnego rodzaju problem dla mnie, ponieważ no, jutro są święta. Jeżeli jutro będę chciał komentować, mam wrażenie, że Marta mogłaby mnie z domu wyrzucić. Kilim? Dobrze, ślicznie tutaj Medivac zestrzelony. A co się dalej dzieje? Kolejne Queeny się szykują. Dorzućmy do tego sobie wszystkiego. Zwiększony zasięg Hydry. No Queeny też, zwiększony zasięg dla Hydry. I to jest ciekawe, bo słuchajcie, realnie rzecz ujmując, Soul nie ma tutaj nic do obrony. Soul nie ma czym się bronić, nie ma siege tanków. Piechoty też trochę nie posiada. Wbija się z kwalionami do Golda. Tutaj fajnie przypieka trochę tych jednostek. I to jest duży problem, to naprawdę jest duży problem.
to co się dzieje z przodu, prawda? Nie to, że... O, dobra, liberator odstawiony. Przebija się do środeczka. Teraz tak, pozbyć się liberatora bardzo szybko. Ten już będzie zniszczony, pięknie wybuch. Za sekundę będzie też rozwalony bunkier. No i no, Polak ma problem, ewidentnie jest GG. To się nazywa Build Order Win. Tak naprawdę. Brakowało switch tanków, tutaj dwa switch tanki by pomogły to powstrzymać. Tego jednak zabrakło w tej grze. Ewidentnie. Aktualny wynik to 2-1. Soul u góry w kolorze czerwonym. Jego przeciwnik mają Majka jako Zerg w kolorze błękitnym, powiedzmy sobie. Okej, okay, tak to mniej więcej tutaj wygląda. Niech tak będzie. W międzyczasie Raxy są. Supply Depot grzecznie, ładnie, pięknie tutaj czeka. No i dobra. No i fajnie. Tutaj ktoś na czacie bardzo mądrze pisze. Emil, czy znowu oplujesz widzów, że nie będę komentował? Trochę dziwna to jest sprawa, jeżeli jest coś takiego jak święta. Dla niektórych StarCraft jest życiem, dla mnie też jest StarCraft bardzo ważny, ale jeżeli są święta i chciałbym spędzić go z dziewczyną, którą kocham, z którą jestem 10 lat i ktoś uważa, że to jest opluwanie widzów, bo nie będę komentował akurat turnieju, do którego wpadłem w ostatniej chwili, no to niech tak uważa jak najbardziej. Nie widzę żadnych problemów z tym, żeby tak ludzie uważali. Pierwszy Reaper już jest w drodze. Bardzo ładnie. Do tego wszystkiego proszę bardzo z tyłu ekstraktor. Niech się tam nam pojawi jakiś. Gold tym razem jest nieprzyjęty. No i Link te próbują obiec bardzo ładnie. Od tyłu próbują się wbić. I ktoś mówi, że ja nie lubię indyka. Nie, ja indyk jak najbardziej. Indyk bardzo, Marta robi bardzo dobre indyki z marszy, więc indyk jest... Chociaż kurczak jest moim zdaniem lepszy. Indyk jest zbyt suchy. Dobrze przyrządzić indyka. Indyka to jest ciężka sprawa. Ale da się, da się. Okej. Niech tak będzie. W tym samym momencie ósemka dronek się pojawia. Mamy speed na lingach. Proszę bardzo. Okej, dwie rafinerie ładnie, pięknie postawione. Do tego jeszcze ler u u wietnamskiego gracza. O tak. Dobra, techlap jest, ładnie, pięknie. Starport dorzucony. Czas na pierwsze dwa heliony, które za sekundę nam tutaj ładnie, pięknie wyskoczą. Okej, no i odpowiedziałem. Dobra, czas na Wikinga. Żeby pozbyć się owków. Tych owków zbyt dużo nie ma na razie, tylko jedna sztuka widzę gdzieś tutaj jest na mapie. Druga wyleciała, ale ta pewnie się raczej schowa. Oj. Wjechał mu do środka dwoma helionami i Reaperem, to jest trochę upierdliwe. Pytanie jest następujące, ile jednostek zabije? Bo to nie jest jakiś mocny oddział, ale przy dobrym mikro, a Soul jak najbardziej w tym momencie piękne mikro pokazuje, jest w stanie zabić sporo tych dron. Dobra. Może być i kolejnego chyba trzeba będzie tutaj zabić. Brawa. Bardzo fajnie. Rusza oddział Lingów. Do tego wszystkiego jeszcze Spire postawione. Dobra, owek zabity, proszę bardzo, nie widzę tutaj żadnych problemów. Ciekawe, że otwarcie z Liberatora jest tym razem. Jak wiem, doskonale nie jest potrzebny Techlab, żeby robić tego Liberatora. Otworzył z niego zamiast z Banshee. No to mnie trochę zastanawia. Okej, mamy dostawione Spire, więc dobrze.
Nie no, nie mogę, jak te jednostki wyskakują, to jest zbyt... To mi trochę tak jednak wyciąga z tej gry. Minimalnie, dobra, wjazd do środka jednostkami, proszę bardzo. Cztery heliony, oj, trochę daleko chciały wjechać, ale co jest zabawne, przedostały się. Już one są już w kolorze pomarańczowym, czerwonym, zaczynają ginąć. Nie do końca jestem pewien, czy to się opłaciło. Oj, nie, 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 o, jest problem. Lingi się wbiły do środka. Ciekawi mnie, ile jedna sekunda nie zabił, ile sefałek zginie w tym momencie. 11 sztuk do tej pory padło, już jest 12. Ciut za dużo tego zginęło. Nie przypilnował Soul, że tu jest przygryzanie się do środka. Nie wysłał do naprawy żadnej sefałki, a wystarczyło to zrobić. Wystarczyło wysłać tutaj coś, naprawiać. Za chwileczkę ten Supreme Evil będzie miał problemy. Seachunk nie jest rozstawiony, chociażby się przydało, bo tutaj mógłby jednak się pozbyć od tych jednostek, z tych kuleczkę. No i Soul ma trochę problemów. No nie, no 25 kart do 38, nie ma problemów. Spokojnie, same lingi są wysyłane, mutaliski zaczynają się pojawiać. To może być ciekawe, tylko tak, dostawiane są już wieżyczki, więc nie wiem, czy te mutale będą w stanie tak naprawdę realnie coś złego zrobić. Parę marinesów wystarczy, żeby te mutale przegonić, więc Seachunk powinien być w miarę tutaj bezpieczny. Wieżyczkę już widzimy, więc mutale mogą co najwyżej latać po tej bazie. Kombinować, co jest ciekawe, mina jest... Będzie kabum za chwileczkę, czy nie będzie kabum za chwileczkę? Oto jest dobre pytanie. Będzie jedno kabum przynajmniej, dobrze. Będzie drugie, może być drugie. Dwa mutale zniszczone, reszta mocno ranna. Soul zauważył, jak to wygląda. Pakuje Medivaca z nadzieją, że może złapałby to. On z chęcią by z tym powalczył. To nie byłby dla niego żaden problem, żeby z tymi mutalami powalczyć. Gorzej, jeżeli na dole będą lingi. Może trochę tej za bardzo... Po amerykańsku za bardzo przykowboju, powiedzmy sobie tak, w tym momencie Soul. Trzeba było jednak troszeczkę spokojniej to zrobić. Bez nerwów. Bez nerwów. Pisałem do ataku, pisałem do obrony. U Soula zauważmy, że dwie bazy do trzech. A trzecia baza przejęta przez Polaka jeszcze nie jest zabezpieczona. Trzeba przesłać oddziału, żeby zabezpieczyć. O, właśnie! Tak jak teraz. Kolejna już doszła. Plus jeden do ataku u Neomajki dla tych mut. To jest dziwne, że dla mut jest. Ogólnie to, że gra mutaliski, to jest dziwne. Mutali jako tako się już nie grywa za bardzo. One są raczej sytuacyjne, a nie, że jako trzęsący. O, to akurat mogłoby zaboleć. Gdyby nie to, że jest oczywiście dopalacz. Afterburner na tych jednostkach. Tak, gdzie są Bane'y? Halo, halo. Panie kolego, dlaczego pan nie ma Baning Nest? Czy kolega mógłby to mi to wytłumaczyć? Jeżeli nie ma Baning Nest, to będzie musiał olbrzymią ilością lingów otoczyć Marinesy, a nie ma olbrzymiej ilości lingów. Co widać na załączonym obrazku? Dobra. XP jest atakowana, będzie za sekundę zniszczona. Nie pozbył się jej, błąd. Błąd, panie dobrodzieju. Góry coś się dzieje ciekawego? Nope! Na razie nie. Dobra, mamy ucieczkę mutalisków. Rozstawiony jeden Siege Tank. Zaczyna się akcja z tyłu. Mina jest zakopana, więc nawet jeżeli mutale spróbują pod to podejść, to mogą wpaść pod minę jedną. Tak też się stało, tylko problem jest taki, że są ma trochę za mało tej armii w tym jednym miejscu. Siege Tank zniszczony, dużo mutalisków. Mutale mogą pozbyć się medivaców za chwilę. Jeszcze Steam odpalony, pozbywa się większości tych lingów. Ta mina uderzyła całkowicie... Ta mina uderzyła nie w to, co trzeba. Mina powinna była uderzyć w lingi, a uderzyła niestety w mutale, więc jednego mutaliska zabiła, część się raniła, ale to było bez znaczenia. Ci mogę, te dźwięki mnie rozwalają. Tak, Polak na dole próbuje się jeszcze przygotować do obrony. Bardzo ważne jest to, że z tyłu jak coś jeszcze jest wieżyczka. Świetnie się tutaj ustawił. Muty nie mają żadnych szans wygrać tego starcia, nie jeżeli są dwa medivaki. Czy wygrają to starcie? O, cholera jasna. Oj, 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 nowe oddziały są potrzebne. Dobra, wygrał to. Ale jakież straty były. Zobaczcie, kolejny oddział biegnie. To się nie opłaci na dłuższą metę, taka walka. To się na dłuższą metę najnormalniej na świecie nie opłaci. Dobra. Z tym jeszcze poleciał.
mogę, dźwięki mnie rozwalają. Te dźwięki najnormalniej na świecie mnie rozwalają. Czeka oddział, żeby zaatakować. W sumie, gdyby te lingi ruszyły na bazę, kiedy dochodziło do starcia właśnie tej u góry, kiedy Sol był tym wszystkim zajęty, mógłby naprawdę Mamajka ładnie tutaj Eko Polakowi dziabnąć. A te SCV-ki byłyby zmuszone do ucieczki. 20 SCV-ek zostawionych samopas. Dlaczego to jest APM 1800 przed sekundą? Co on robił? Co on tam robił, że było 1800 APM? No, nie przewidziało mi się, prawda? Nie przewidziało mi się. Brakuje upgrade'ów dla lingów. Jest 14 mut. Problem jest taki, że mutale kontra piechota to nie wygląda za dobrze zwykle. Pojedynczy Sycian, ale teraz wydaje mi się, że Mamajka ma wystarczająco dużo oddziału, żeby tu przegonić przeciwnika. Tak, Sycian będzie zniszczony za chwileczkę przez lingi. Sol dawno nie grał na Link Bane Muta najwidoczniej, na Link Muta, bo trochę się gubi miny. Tutaj miny naprawdę byłyby fajnym pomysłem. Tor się pojawił, ale Sol... Oho, ale teraz ładnie odstrzeliwuje. Chciałem zauważyć, że duża część armii Sola jest w tych medivakach. Dobrze, tor rzucony, piechota już podbiega, no, ratuje wszystkie jednostki, jak się tylko da Polak. No i zobaczmy, na tych wymianach Mamajka nie wychodzi najlepiej, no nie wychodzi najlepiej. Do tego wszystkiego, jeżeli chodzi o wydobycie, Sol cały czas jest do przodu. Gdyby trochę Bane'ów było dorzucone do tej armii, nie trzeba by dużo. Dosłownie parę sztuk. Tak, ten jeden tor już wystarcza. Ale to jest przynajmniej fajnie, mamy pewność stuprocentową, że jakaś jednostka wybuchnie. Nie wiem, o co chodziło z tymi medivakami, ale to było całkowicie bez sensu, żeby je tak podstawić, żeby ginęły rozstawione strzelanki. Gronki nawet się znalazły walczące, ale konfetti leci. 3-1 wygrywa Soul. Gratulujemy! Gratulujemy Soulowi wygranej, a za sekundę będziemy mieli jakiś kolejny meczyk. Zobaczymy, co będzie tam ciekawego dzisiaj.